To jest spora szansa, że jeżeli są w tym samym rejonie, to jest spora szansa, że jakby siebie wspierają. Znaczy, że jest spora szansa, że Co z drużyniem w zespole? jeżeli nawet nikt nie jest z Batesem teraz, to mogą być na tyle blisko, albo mieć jakąś metodę komunikacji, chociaż raczej to pierwsze, że w przypadku kłopotów, eskalacji może przybyć wsparcie. Okej. I w sumie jak się rozglądasz, to na opuszczonym garażu, znaczy udaje ci się nie być zauważonym, dostrzegasz dwie nieruchome, nieaktywne sylwetki metalowych Robociku. maszyn. Okej. Myśl coś w stylu prototypu Ironmana. Okej. Dobra, jak ty zbierałeś te informacje, to pytanie, czy Lisa, wiadomo, że tam będzie, zakładam, że będziecie się dzielić, ale wiadomo, że łaziliście tam jakiś czas i to był rzut Hikariego, i czy Lisa jakby, czy na przykład próbowała zagadywać lokalsów, których znaleźliście, którzy no w sumie nie będę określał ich nastawienia, bo w sumie czat w NPC może to zmienić. Co my ta rozmawiałam z tymi z ludźmi na ulicach, że poszukuje zaginionych dzieci. Czy nie widzieli ich? W sumie jest całkiem sporo bezdomnych, że tak powiem. Znaczy, nie sporo. Znaczy, znajdują się coś tam bezdomni poza pieszymi. Ale tak, no na pewno masz kogoś, z kim możesz pogadać. No i w sumie zobaczymy. Pytanie, w sumie rzut pokaże, czy to jest rozmowa w stylu owy bandu pedofili. Czy raczej, o jak miło, że ktoś się nimi zajmuje, ta cholerna władza nic nie robi. Tak dalej, więc spoko, rzut możesz robić. Okej, to jest chat with NPC czy analyze? Chat with NPC. Dobra. Jak ja mam tutaj? O wow, ja mam plus 2 czarno. No widzisz? Wysłaliśmy właściwą osobę na właściwego zadania, Jaj. dobra, to jeżeli ewentualnie mógłbym prosić o pewną pomoc. A nie, w sumie jest, że dowiadujesz się czegoś istotnego i użytecznego i pytasz MC o detale. Więc jakby w sumie przy takim rzucie to naprawdę sporo możesz się dowiedzieć, tylko ewentualnie proszę cię o pomoc, żebyś mógł mi pomóc, żebyś naprowadził mnie, co w sumie cię interesuje. Oczywiście mając na względzie to, co już się dowiedział Hikari, żebyśmy jakby meta-wise się nie dublowali informacjami. Okej, wiesz co, w sumie mnie ciekawi, czy ktoś inny tych dzieci też przypadkiem nie szuka. W sumie, dobra, mam dobrą odpowiedź na to, na to pytanie. Oczywiście będziesz ewentualnie mógł zadać jeszcze jakieś inne. Wiesz co, z rozmów wynika, że nie, wiadomo, tam pomstują, że tam cholerny rząd ma zawsze coś ważniejszego na głowie. Znaczy tak, część pomstuje, bo wiadomo, dzieciaki zostawione same sobie. Część jest, że chcę o tych dzieciaków trzymać się z daleka, bo mają moce, a ten jeden to w ogóle prawie że spalił żywcem swoich kolegów. Mówią, że tam go prześladowali, a w to nie wierzę, ale poza tym wynika z rozmów, że na chwilę obecną innych szukających nie ma, ale znajdujesz jedną czy dwie osoby, może nawet
wiesz jak to jest z bezdomnymi menelami, że może być, że jak, udaje ci się znaleźć takiego jednego, który nawet w pijanym zwidzie coś kojarzy, że przynajmniej on twierdzi, że widział te dzieciaki, które się tutaj, pierwsze, które się tu pojawiły i że były w czymś, w towarzystwie jakiejś osoby dorosłej. Okej, okay. Czy mniej więcej kojarzy, jak ta dorosła osoba wyglądała? Nie wiem, czy była na tym garniturze, miała fedorę. Facet, dobrze ubrany. Chyba tak 30 coś lat, ale za blisko to nie byłem. Nie, może długie brąz włosy? Znaczy, tak zaczynam, wiesz, tak ledwo ręką pokazywać, że długie, nie, że tam do... Nie, no, ale tak, wiesz. Gdzieś się zapętla. A co tam jeszcze się... prowadzi dopytać konkretnie? Bo mówiłem, a cię zagłuszyłem. O wygląd konkretnie, wiesz. I przykłady dawałem, garnitur, fedora, te sprawy, nie? Znaczy no mówisz tam dobrze ubrany, że tak 30 coś, że biały. Okej. Okay. Około 30-letni, dobrze ubrany, biały facet. White Caucasian male. Chyba coś trzy, ale... tego już nie widziałem. Nie wiem, potem też nie wiem. Od tamtego czasu nie wiem, czy on się kręci po okolicy. Może... Czasami widzę, czasami nie. Przykro mi, panienko. Okej, okay, dziękuję mu za pomoc. Bo mówię, możesz mi jeszcze tam, jeszcze jakaś inna konkretna informacja, że na przykład mogłeś jeszcze innego NPC-a znaleźć, który coś może wiedzieć, jeżeli masz jeszcze jakieś tam konkretne pytanie. Bo mówię, dobrze rzuciłeś, więc. Co to jeszcze tam mógłbym wiedzieć, bo to ciężko takie info czysto z powietrza łapać. Wiemy, gdzie są, wiemy, że z kimś są. Znaczy, że z kimś były. Okej, okay, czy dzieciaki wyglądały na przestraszone? Tutaj. Czy bardziej zrelaksowane? To jest bardzo dobre pytanie. Ponieważ tak, może nawet ten sam, albo ktoś inny, który może natrafił na... Może nie na Batesa, ale inną osobę z tej czwórki. Właśnie ci wspominają, że właśnie nie, wyglądają... Znaczy, że ogólnie rzecz biorąc właśnie nie wyglądały na przestraszone. Że ten menel coś tam, jemu się wydaje, że jak je widział w tej grupce, to że wręcz wyglądały na wdzięczne, że tak ci mówi, że cieszyły się na z obecności tego dorosłego, a właśnie a inni ci mówią, że właśnie nie wyglądają na przestraszone, ani na... Czy tak... Znaczy, no, że nie sprawiają wrażenia działania pod przymusem, nie? Okej. Okay. Bo chyba do tego dążyłeś. Albo... Dobra. Moja teoria o opcjach kontrolujących umysły staje się coraz pewniejsza. To nie jest tak, że Zwol znalazł trudną młodzież i zaoferował im możliwość wyjścia. Easy sytuacja. Oj, tam to byłoby zbyt logiczne jak na Lisa. Ta teoria musi mieć co najmniej jeszcze dwóch reptylianów. Oczywiście. Tak, i w sumie
powiedzmy, że może Bates z tej dzielnicy nie pochodził, ale może, że był stosunkowo blisko, to się po prostu dostajesz pełniejszy obraz jego sytuacji. Znaczy wedle tego, co ludzie mówią, jeżeli im wierzysz, to tak, faktycznie jak wrócił, dostał moce, to w ich efekcie przynajmniej kilku jego rówieśników skończyło w szpitalu z rozległymi oparzeniami. A reszta historii jest taka, że przed tym, zanim miał moce, to ogólnie rzecz biorąc miał ciężko w życiu, nie dość, że trochę patologii w rodzinie, to był bullied, w sensie nękany, nie wiem, czy to jest dosłowne tłumaczenie, ale no nie miał za przyjemnie w szkole. Nie miał brak przyjaciół, jakiegoś wsparcia. To mnie nie dziwa to, że jak dostał most, to eksplodował. Tak ci właśnie ktoś kwituje. Ale ja nic nie mówię. To jest tam, wiesz, się zarzeka, że oni nic oficjalnie ci nie mówią. Ale wydaje mi się, że to w takim wypadku jest wszystko z tego rzutu. Dobra. Okej, to wydaje mi się, że możemy dać szansę... Bo jak to chcesz, pierwszy Tori czy Gengu? Może być Gengu. Ja jeszcze muszę chwilę poczekać. Okej. Okay. To Gengu... Czy nadal idzie plan, że chcesz hakować serwery policji? Czy wejdziesz jak człowiek i po prostu się zapytasz? Nie, śmieję się. Wiem, że... Jezu, przypomniała mi się scenka z jednej książki, jak się goście włamywali do archiwum państwowego. Wielki hejs, podziemny podkopy, jakaś ta pilarka ultradźwiękowa, żeby przez fundamenty się przebić, no i zostali złapani. I szef policji tutaj przesłuchuje, mówi, ale wiecie, najgorsze jest to, że wy włamywaliście się do części dostępnej publicznie. Okej, okay. Rysia, Gengu, słucham. Już. Internet mi wywaliło na chwilę. A, okej, okay, właśnie tak nie byłem pewien, co się stało. To okej, okay, to ogólnie rzecz biorąc, pytałem się, czy Tori, czy Gengu, i Paul stwierdził, że możemy dać tobie szansę, że teraz jest scena Gengu. Tak, a ja powiedziałem, że Tori. To nie było mi słychać? Nie, tego nie słyszałem. Znaczy ja nie pamiętam w ogóle, po co Gengu miał iść na tą policję. To jest ogólnie zbieranie informacji. Różnymi po prostu o tych dzieciach. Różnymi metodami. No spoko. Akurat jedna z sugestii, którą omawialiście wcześniej, tylko nie wiem, czy to ostatecznie jest kanon, czy nie, że... Po prostu sama stwierdziłaś, nie wiem, czy Gengu i charakter, żeby się włamać na te serwery, ale... No Gengu to powiedział. Znaczy zamiast tam wejść i się wypytywać, to po prostu spróbuję się włamać. Już kiedyś się robił tą akcję z włamywaniem się na jakieś tam kamery, nie? Tak, było na jednej z tam z pierwszych sesji. To myślę, że coś w tym rodzaju. Gdzieś tam się przemknie do jakiegoś archiwum, czy czegoś tam, gdzie znaczy, jest info. Znaczy wiesz, że możesz po prostu zapać... Znaczy tak, no możesz założyć, że mają tylko archiwa pisane, fizyczne, ale powiedziałbym, że w tym świecie kuźwa jednak cyfryzacja dalej idzie. Nie, ale mi chodziło o takie archiwum pisane, ale łatwiej chyba złamać serwery czy jakieś tam z wewnątrz, nie? No to połączenie Wi-Fi. Dobra, ja nie sugeruję, co tam wykombinujesz, to ten, tylko... I tak czy siak takie jakby, albo w każdym razie nawet, czy skradanie się do archiwum pisanego, czy włamywanie Boże, się przez nie, wiki. Nie do pisanego, nie, chodziło mi, że wejdzie po prostu na ich komputer gdzieś. A, no to bezpośrednie wejście przez terminal. To też może wymagać hakowania. Spoko, to też nie mam z tym problemu. Chociaż w sumie może zacznie od Wi-Fi próbę takiego hakowania z zewnątrz.
czyli trzeba znaczy ogólnie, żeby nie multiplikować rzutów ponad miarę, to ogólne zbieranie informacji, niezależnie od tego, jaką metodę wykorzystasz, czy wykorzystujesz więcej, to po prostu będzie jeden rzut. I ja tu wydaje mi się, że pasuje overcome hardship. Tak to jako, wiesz, wykorzystujesz swój skill, żeby ominąć przeszkody pod tytułem policjanci, ewentualnie firewall hasła na komputerze i tak dalej. Czyli na co mam rzucić? To jest plus skill, tak. Czemu no attribute was found? Przecież mam chyba plus 2. Okej. Boże. Czekaj, gdzie tu masz skill? Nieważne, już jest dobrze wpisane, miałam małpę, a nie. No to plus 2, no to 9. Okej. Dobra. I tak czy siak to jest częściowy sukces. A, czyli ogólnie rzecz biorąc na 7-9. A nie. No masz skilla plus 2 czy plus 3? Plus... plus 1. Dobra, i tak czy siak to jest częściowy sukces, no. Więc... masz 4 opcje do wyboru, na 7-9 wybierasz 2. Że... Masz tą listę przed sobą, czy ci... Nie. Na której to jest stronie? To jest... w tym handoucie to jest dosłownie pierwsza... Końcówka pierwszej strony. O, dobra, no mam. Aha, wybieram 2. Tak. Dobra, to wybieram, że udaje mi się i nie kładę nikogo w niebezpieczeństwie. Okej. Okay. Masz... Okej, okay, dobra, to już sobie wyobrażam, jak to się dzieje. I ogólnie rzecz biorąc, interpretuję, nie kładziesz nikogo w niebezpieczeństwie w ten sposób, że... Tuż, nie traktujesz się jako zło, więc rozpieprzanie, nawet nokautowanie policjantów i robienie rozpiździuchy w komisariacie nie jest tym, co chcesz. I traktujesz policjantów jako... w każdym razie, że nie traktujesz jako wrogów, więc nie chcesz ich skrzywdzić. Albo postawić w niebezpieczeństwie. Więc wykorzystuję swoje eksperckie zdolności ninja, żeby przekraść się tam do jednego z ich terminali, żeby mieć bezpośrednie połączenie, mieć możliwość lepszego hakowania, może po drodze po prostu ściągasz, udaje się, wiesz, podsłuchać od kogoś hasło i tak dalej, i tak dalej. Niemniej wykorzystujesz sporo swoich wbudowanych szczepów, systemów, wiesz, kamuflażu i tego typu bajerów, więc na pewno aktywuje ci się twój limit. Znaczy, jak już wyjdziesz z tego komisariatu, będziesz bezpieczna, to twoje, wiesz, bateria jest na... Nie na zerze, ale wiesz, jedna kreska i świeci się na czerwono. Bo się upewniałeś, że nikt nie będzie w stanie cię zobaczyć. Dobra. No to tak. To było ten, a co do informacji... Ewentualnie, jeżeli możesz mi wspomóc na przykład jakieś tam pole zainteresowań. Znaczy, czy szukasz bardziej... A czy jakie dodatkowe szczegóły o tych dzieciakach ci interesują? Znaczy ich moce ewentualnie, czy... Może kiedy zniknęły, gdzie zniknęły, z kim ich widziano? Raczej, żeby nas to pokierowało w stronę tych, co mają ten artefakt. Znaczy ogólnie rzecz biorąc, zniknęły nie w tym samym czasie, ale w przeciągu 24 godzin. Właśnie z różnych części Londynu. A...
i te znajdujesz sugestie, że jeżeli ktoś w to był zaangażowany, to jedną z teorii oficera, który tam ma jakieś tam doświadczenie w mocach i tak dalej, że jedna z teorii jest taka, że iluzje, że na pewno jakieś iluzjoniści albo iluzje były w to zaangażowane. Ale iluzje co? Jak zniknęły? Aha. Nie wiem, czy on byłby na tyle ostrożny, żeby... Czy może policja zaczęła już jakieś swoje własne prywatne śledztwo na ten temat? Mają jakieś info? Nie, a jeszcze dodam, że iluzje, a ponieważ przynajmniej w paru przypadkach faktycznie kamera czy opisy świadków wskazują, że ktoś gadał z tymi dzieciakami przed ich zniknięciem. I nawet są, powiedzmy, w miarę jakieś wyraźne zdjęcia, czy też opisy od świadków. Tylko problem jest taki, że z tych podanych osób żadna z nich formalnie nie istnieje. W żadnych systemach, osób jakich? W żadnych papierach, tak dalej. Tak, i żeby nie było, te osoby były różne. Znaczy nie, że każda jest jeden archetyp, na przykład, nie wiem, 1,80 m chudy, tylko wiesz, wszystkie różne kształty i rozmiary. Świadków, którzy mówili, że co? Świadków, którzy, wiesz, dawali opisy. Znaczy no, pamięciorysy, tak to się mówi? Dobra, jeszcze raz. Różne kształty, rozmiary świadków, czy świadkowie mówili, że różne kształty, rozmiary były tych ludzi, którzy rozmawiali z dziećmi? Tych ludzi, którzy rozmawiali z dziećmi, sorry. Miałem przez moment zwiechę, że nie byłem pewien, o co... czego się dopytujesz. Wiesz, hint, hint, iluzja. No, zaczaiłam. Gęgu raczej też. Ale płeć też była różna? Tak. Mhm. A było jakieś info, gdzie, w sensie zniknęły w różne części Londynu i pojawiły się gdzie? W tej dzielni? Znaczy, że pierwszy raport o ich powrocie był tak właśnie w tych okolicach tej dzielnicy, tylko bliżej... nie, w tej dzielnicy. Mhm. A są jakieś nagrania ze zniknięcia chociaż jednego z dzieci? Czy na przykład wsiadają w jakąś limuzynę, albo znikają za rogiem w ślepym zaułku? No to właśnie nawet z kamer, to właśnie tu jest ta teoria, że to jest iluzja, ponieważ na jednym nagraniu, jak właśnie ta osoba potencjalnie podejrzany podchodzi, przez moment rozmawia z dzieckiem, powiedzmy, że to jest kamera, która nie ma dźwięku, nie nagrywa dźwięku. Też większość przemysłowych nie nagrywa. Nieważne. To rozmawiają i patrzysz na, wiadomo, jak jest progres, że jesteś pewny, że nie ma żadnego uciętego momentu, jak patrzysz na sekundnik, to wiesz, po prostu w jednej sekundzie są, a w drugiej nie ma. Czy po prostu znikli? Jakby się rozpłynęli w powietrzu. Dobiorę te nagrania. Jeśli to jest iluzja, to może widać jakieś zawirowania powietrza. A czy jak bardzo się przyjrzysz, to i enhance image a la CSI, to i swoimi szczepami jesteś w stanie dojrzeć to, co policjanci nie byli w stanie. To znaczy... shimming? Znaczy, że na skraju, tam gdzie były ich, wiesz, obrysowane sylwetki, to jakby ktoś jakby je obrysował, to jest bardzo krótkie, ledwo dostrzegalne jakby zakrzywienie światła, powietrza. Nie jestem pewien,
Jak to tam, gdzie stali, ale widać, czy na przykład odchodzą w jakąś stronę? Nie, nie. To, że gdzie idą konkretnie, to nie. Ale jakby efekt. Efekt widać. Znaczy, że nie zostawiają za sobą, wiesz, śladów. Mhm. W sumie nie ma, co jeszcze mogę zapytać. Wiesz co, możemy to potraktować, że... O, i wydaje mi się, że Gengu byłby na tyle piękny, że on po prostu kopiuje dane, a nie je wycina i daje do siebie. Tak, tak. Żeby nikt nie zwrócił uwagi, że czegoś im kuźwa brakuje. I możemy to potraktować, że... Potem, jak jakieś dalsze sceny będą, to nagle, jeżeli nagle tobie skojarzysz, że o coś też chcesz się zapytać, no to możemy powiedzieć, no to wiesz, rzucasz pytanie i wtedy kminimy, czy odpowiedź na nie byłaby w tym materiale, który skopiowałeś. Pasuje? Mhm, spoko. No. Może to spróbować połączyć z tymi dokumentami od tego kolesia zawsze. O, owszem. A, w sumie pomyślałem, że o czymś jeszcze mogę zapytać, ale zostawmy coś. Wydaje mi się, że Tori też może pójść w tą stronę, więc też jemu coś no, okay. Zostawmy. Dwanie się czegoś dowiedział. Ale ogólnie rzecz biorąc, chyba to wszystko na ten moment, Gengu, nie? No nie wiem, co jeszcze. No i w sumie Gengu idzie do umówionego miejsca, którego nie ma. Które było ustalone wcześniej, jako randewu. Chcę wiesz szczegółów. No dobra, nie no, mam przecież komunikatory. Tak, ewentualnie ustalicie sobie potem. W międzyczasie... Dobra. To ogólnie rzecz biorąc, Tori... Okej. Okay. Jaki masz, znaczy jak do tego podchodzisz, próby zdobycia informacji od agentów ochrony dzieci, czy tam instytucji ochrony dzieci? Czy też ewentualnie co robisz? Nie no, po krótkiej wizycie w pubie. Oczywiście. Po krótkiej wizycie w pubie decyduję, że jednak wypadałoby rzeczywiście zająć się tym, co powiedziałem, że będę się zajmował. Jaki szlachetny. Prawda? No i idę do tego... No, instytucji. No, Child Protection Services jakiś tam. Tak. I moim celem jest... Żeby nie było... Co właściwie chcę osiągnąć? Żeby nie było, próbowałem znaleźć dokładną nazwę jakiejś tam instytucji, ale Google tylko pokazuje, że Child Protection Services in England. Pewnie tak to się nazywa. No dobra, no więc ogólnie rzecz biorąc się dowiedzieć, prawdopodobnie Gengu się dowie, co było zrobione w momencie, gdy te dzieci zostały porwane i tak dalej, jeżeli chodzi o raporty policyjne. Natomiast co ja głównie chcę się dowiedzieć? Ja chcę po pierwsze zdobyć background o tych dzieciach, bo skoro one w większości są trudna młodzież, to mogą coś o nich wiedzieć. No. Dobra. Czy podejrzewam? Nie mam dlatego pojęcia, co im ściemnie, żeby mi udostępnili te informacje. Zwłaszcza, że nie kupiłeś garnituru i fedory. O Jezu.
A, ja wiem, co ja im ściemniam. Ja im ściemniam, że ja jestem agentem biura. Znaczy tych, jakim tam... Celnicy? Celników, tak. Wyglądam wystarczająco dziwnie. W sumie, masz na głowie czapkę bulbozaura. Chowam do kieszeni czapkę bulbozaura. I podaje się za celnika, który został przydzielony do dalszego zbadania potencjalnych zagrożeń, jakie może stanowić nagłe pojawienie się niezbadanych mocy. Okej. I w związku z tym proszę o udostępnienie mi danych na temat... Wiesz, przede wszystkim ich background, no a po drugie, jakie działania podjęła ta instytucja w celu ochrony, dalszej ochrony dzieci. I wiesz, jest taka sugestia, że jeżeli niewystarczające... Okej. Dobra, przy tym się zastanawiałem, ale że będzie potrzebny rzut, ale od razu mówię... Te informacje na temat ich backgroundu nawet na 6 nie dostaniesz, tylko konsekwencje będą oczywiście jakieś dodatkowe. A że wiem... Ciekawe, jakie mogą być konsekwencje, jak się podaje ze strażnika. No. I wonder. W sumie nawet żadnej legitki tym podobnej nie masz, nie? No. Czepiasz się szczególnie naprawdę. Zobaczycie. W każdym razie tak, to będzie... A czy zapisano nadal to dla mnie brzmi czatły w NPC, no bo przekonujesz ich. Tak, ja próbuję. Ja próbuję się. Znaczy, z jednej strony zaprzyjaźnić, z drugiej strony trochę pogrozić. To jest takie. Mam zachowanie bardzo. Wiesz, kika i marchewki. No to tak, że jestem dobrym gliną, ale mogę być złym. Tak. Na co ja rzucam? Czarny w NBC mi się wydaje. A, to jest plus charm. Ja muszę na chwilę wyjść z pieskami. No dobrze. 15 minut wracam. Cóż poradzić. Mój zajebisty charm, tak? Okej. A, nie. Ja mam czarma aż jeden? Wow. No. Może ja jednak powinienem był iść. Widziałam pana w telewizji. Przepraszam, czy to może wyglądać mniej więcej tak jak opisał Hikari na czacie? Znaczy, jak rozumiem, wchodzi... Zamyka drzwi, zaczyna gadać, a za nim jest ten list gończy z jego mordą. Tak. Ja bardzo poproszę. Dobra. Tak, oczywiście pani, która planowała cię obsługiwać, znaczy pracowniczka, na jej identyfikatorze widnieje imię, nazwisko Dalila Rush. To jest właśnie taki poker face. O Jezu. Nie, typowe brytyjskie bloody hell. It's Tori Anderson. Tak, i taki poker face, lekko drgające usta, wiesz, jest czym mogę pomóc, a ty oczywiście dalej idziesz, wiesz, w zaparte, że jestem celnikiem. I ten, tak, mam dla pana wszystkie informacje gdzieś tam, wiesz, wskazuję ci, wiesz, konkretną akta, czy nawet, wiesz, szybko szykuję ten. Oczywiście, nie, dobra, powiem dla efektu komediowego i przy takim rzucie, że, wiesz, ty zagłębiasz się w tej informacji i nie widzisz w tle, tam, na drugim, trzecim planie, że właśnie ona... przestraszona, nakrylona nad telefonem,
wiesz, zaczyna dzwonić. Można się domyślić, gdzie? A tak, a co do backgroundu? No to co do Kyla Batesa, no to już w grze parę informacji poszło i tak, to jest potwierdzenie, że jest... Znaczy, że nie jest taka kompletna patologia, że nie był maltretowany przez swoich rodziców, ale typowe problemy z piciem, nie odpowiednim... Znaczy, że nie do negligence, kuźwa, brakuje mi słowa. No tak. Zaniedbaniem? Tak, zaniedbaniem. Że nie zajmują się aż takiego wychowaniem. Problemy w szkole, brak znajomych, tak dalej, więc widać, ewentualnie widać, też jest dodatkowe, że profil psychologiczny, że wiesz, jest gniewny i aha, czuję, że cały świat ma go w... Znaczy nie używają tych słów, ale wiesz, że tak cały świat ma go w dupie i... Ale że naprawdę wkurzony. Potem jest właśnie Salani Haldar, która jest hinduską, mieszkającą w Wielkiej Brytanii. U niej co ciekawe się okazuje, że ona właśnie pochodzi z bardzo dobrej rodziny, tylko tutaj doszło do tego problemu, że jej rodzice wyobrazili sobie dla niej inną karierę. Aha. A ona bardzo była... się na to nie chciała zgodzić, ponieważ powiedzmy, że tam oni sobie wyobrażają, wiesz, medycyna, ewentualnie prawo, a ona z kolei z informacji, które są, jest, bardzo interesuje się maszynami, technologią. Okej. Co akurat nie znajdowało poparcia w domu i ta scysja rodzinna wywołała jej jakby ucieczkę. Że spakowała manatki z całkiem... Znaczy to taka, wiesz, typowa ucieczka dzieciaka, typu, że wiesz, spakowała kilka rzeczy. Chociaż w jej wypadku wydaje się, że jest naprawdę inteligentna. Okej. Dobra, jest jeszcze... Tak, Newt Cross. On jest... też trochę innym przypadkiem, bo u niego z kolei tak, nie było nie było stwierdzonej patologii w rodzinie, aczkolwiek potem jest dopisek bardzo świeży, że możliwe, że była, bo jego zaginięcie oficjalnie nikt nie zgłosił, że tak naprawdę tą teczkę informacji zaczęli zbierać niedawno. Gdzieś tam pojawiły się, że właśnie się gdzieś, że też jego twarz się pojawiła z tymi innymi dzieciakami. I wiesz, cechy typu, że właśnie że też odrzutek, ale nie w takim sensie jak Bates, że był tam dręczony, był i tak dalej, tylko że loner, samotnik, znaczy uznawany za dziwaka. Aha. W takim sensie. O, i fan magicznych sztuczek. A zwłaszcza wyciągania królika z kapelusza. Ach, świetnie. No i ostatnia osoba, przynajmniej z tych takich ciekawszych informacji, to jest właśnie Morgan Carter. Która właśnie... A, czy tu... Czy raz nie stwierdzam, natomiast u niej stwierdziłem, że była, że jest elfką. Że właśnie też pochodziła z bogatej rodziny, ale w wyniku powiedzmy, nie wiem czy to będzie ciekawsze, czy wypadek, czy po prostu defekt przy urodzeniu, właśnie była sparaliżowana, że wymagała wózka, żeby się poruszać. Jest opisane, że wszelka pomoc, że ona oczywiście, wiesz, rodzice na nią kochali, dmuchali, że miała wszystko to, czego było trzeba. No ale zwrócona uwaga, że mimo wszystko jej stan psychiczny może nie tyle się pogarszał, ale był na
niskim poziomie. Nie wykazywała emocji, zadowolenia, tylko marazm i smutek. Czy nawet jest określenie, że można powiedzieć, że czuje się jak ptak w zamkniętej klatce. No i to byłby ich background. Okej. Coś jeszcze trzeba powtórzyć. Nie, no dobra. Dobra, zastanawiam się, co tutaj zrobić z tą sceną, bo tak naprawdę to jak już zebrałem wszystko, co chciałem wiedzieć, to dyskretnie robię zdjęcia kluczowych informacji tych akt, po czym po prostu kieruję się do wyjścia, nie? Mhm. Tak, no to oczywiście Dalila, tak jak wiesz, zgrywa kolejny poker face, że wcale nic nie dzwoniła, że ten telefon jest odłożony i że tak, takim cichym głosikiem mam nadzieję, że znalazł pan wszystko, czego pan potrzebuje, panie Anderson. Mam nadzieję, że nasza usługa była dla... Co? Patrzę na nią. I dlatego otwieram przejście do, wiesz, Waze. No tak, to jest... Znikasz, ona tak... Łapie się za serce, wypuszcza powietrze, tak opada na swoje siedzenie, jest takie... O matko, nie oczekiwałam takich emocji w tej pracy. I w tym momencie wpada słod, nie? Tak, coś... Gleba wszyscy! Coś w tych gustach. No dobra, a czy Ryszardy nie ma? No to, to możemy zrobić jeszcze te 3 minutki przerwy. A czy ja się zastanawiam... się zastanawiam, ile jeszcze będę w stanie to ciągnąć, że tak powiem. No ogólnie rzecz biorąc, to już od jakiegoś czasu czuję, że mam większe problemy ze składaniem zdań i znajdywaniem odpowiedniego słownictwa niż zwykle na takich sesjach. I nie wiem, po prostu sądzę, że jak już tam zacznie się poważniejsza akcja, to będę po prostu taki mech, że... Może nie, no myślę, że nawet z jakiejś większej, poważniejszej walki, nawet z tym kolesiem na 5 poziomie, to dzisiaj nie ma mowy, żebyśmy dokończyli, więc... Ale ten gościu nie miał zamiaru się pokazywać na tej sesji. A, okej, okay, sorry. No. No, ale tak czy siak, no myślę, że i tak chyba raczej tego... Znaczy, mówię, wiem, że nie było żadnej walki, pewnie tak dalej, ale szczerze mówiąc... No spoko, no, takie tempo, no. Znaczy, jakbym miał... móc szczerze powiedzieć, to na taka przykład specyfika? Nie obraziłbym się, gdybyście na przykład tutaj zrobili przerwę. No spoko. Okay. To jest już miara, okay, moment. Ta nudniejsza część jest odwalona, informacja jest zebrana i... Nudniejsza część. Teraz może dojść do konfrontacji. Teraz możemy się okładać ten... po pieskach. Jakie sytuacje dostaniemy w pierdolu tych dzieciaków? To ja stawiam stówkę, nie? Tak, jakby ktoś się nie zorientował, to dałem... Znaczy w ogóle, czy ktoś się zorientował, że Bates, jaka to jest referencja do czego? Nie... Norman Bates, American Psycho? Ale nie, żeby nie było on maksywkę Pyro. Okej, nie znam. No ten film z Christianem Bale'em. W sumie też nie oglądałem, ale kojarzę tytuł.
To też się zastanawiam, czy te moce to triggery, ale to jest za mało ironiczne. Moce to co? Znaczy, ja się zastanawiałem, jak opisałem, znaczy dawałem sugestię, jaką moc ma właśnie Bates i to, jaki ma charakter, znaczy background, czy zrobiłem jakąś postać z Boku no Pico Academia? Nie, chyba. Bo coś mi się myśli, że Bakugo jest wkurwiony, ale nie ognisty? Jest wybuchowy. Bo Kugo ma wybuchy. Bo płaci się gliceryną. Nitrogliceryną. I dlatego nigdy nie może się zmasturbować, biedaczek. Swoją drogą czytałem fika book tej akademii, gdzie Selvinster Baku do tego. Piotr, bodaj czwartą czy piątą część jojo. Podwóca. Bo tam był generalnie wileń, co robił wybuchy, nie? A, ten od tego. To szukamy na Rysie, czy piszemy jej na Discordzie, że ten? Sesja się skończyła, mat pokonany. Można wkręcić, ale... No, mówię, mimo wszystko bym chyba się lepiej... Dobra, spoko. Wolę skończyć teraz.